Nowej Rudy, podobnie jak w ubiegłych latach, organizator podzielił na trzy bloki. Pierwszy miał miejsce w dzielnicy Słupiec, a tam odbył się plenerowy maraton filmowy, a także przez wielu długo oczekiwany muzyczny melanż. Ja bym chciał, żeby ta impreza skoczyła na swoje tory. Cały Słupiec jest bardzo hip-hopowy, co widać po składach, które są na początku i co widać przy publice, która się bawi przy naszych rodzimych składach. Zaraz po nich Kajman Borikson, na zakończenie wieczoru Focus Pucha Kontas, to jest pierwsza półka polskiego hip-hopa. Jeżeli ta impreza nam fajnie wyjdzie, na pewno będzie kontynuowana. Nie lubimy, lubimy się. Właśnie tak, nie wiesz o to. Nie dla nas robić polu, to wiedziałem już przed szkolą. Potem przez całą szkołę pozdrowienia na profesorów. Nie dla nas grupa tira, nie chce nam się wychodzić. Zbiera jest robota, dajemy ryba. Pijemy wódkę i sajchą gira. Dziś skupem się meleja, mamy znów prawie robina. Wielski marze, że nie myśledzia, to przynosi nam pani Krystyna. Zalewane go spirytusem, robimy bałagan, to jest klucz. Nic mi się nie chce, nic nie muszę, nie ukrywa, że na co ja troszę. Odurza się, jestem wszędzie, nie mam roboty, nie. Jak jest więc ze mną, to ja to potwierdzam. Borikson i Kajman, Natural Dread Killa i Pocahontas. Dla takiego składu pod noworudzką sceną pojawiły się tłumy zagorzałych fanów hip-hopu i reggae. Super impreza. Wydaje mi się, że naprawdę super impreza. Jest bardzo bogaty repertuar, jeżeli chodzi o wykonawców muzyki hip-hopowej, pani rapowej, tak? Więc to głównie mnie tutaj przyciągnęło i uważam, że jest naprawdę super impreza. Mega spoko zorganizowana imprezka, dobry hip-hopowy event. Myślę, że rozdzielenie tematyki imprezy jest bardzo dobre dla rozwiązania dla młodzieży i dla ludzi, którzy słuchają trochę innej muzy niż na popularnych festynach i tak dalej, więc jest spoko. Powiem ci, że pierwszy raz tu jestem w tym roku. Super, super biba, super feta. Zapraszam wszystkich. Teraz koncert Boriksona się skończył i zapraszam na resztę. Natural jeszcze, Pocahontas. 100% serca i duszy na koncertach straszą. To jest dobre, ja mogę napinam się. Dzieciakowym nabijam, to bijak prosto się czuję. Kieletki pijam, miał. Ja też szybko podbijam, ostrą na widzę. Prosto to proste, że wolko mił i gładę, że coś są. Wrócony kraj ma tu, radza się bała luz. To prosty band crew, panie z luba. Dopada się jazda jak Kuba. Raz próbasz to pisko, bo na placach to się tu samo nasuwa. Żona jak to prosta logika. Śmigam na tych patentach, czaj, czaj, publika. Pa, piwa trawita to 100% mamy tu. Cisza zamiega ziom, kiedy robimy szum. Mamy force, mamy, bo mamy do tego dosy. Z nami jak panie, to z dupami przyszli na koncert. Ja dał siebie sam do tego, nikomu drugą dobrze. Jak za nas pisto, ja będę nie wolę mi jako nie. Jeżeli biały to już dla nas, mamy to ostatni dzień. My jeszcze damy się, nikomu nie odejdziemy w cień. Organizator postanowił rozdzielić obchody Dni Miasta nie tylko ze względu na rodzaj imprezy i osób, do których jest ona skierowana, ale też po to, by każdy bez względu na wiek czuł się doceniony i szczęśliwy. Bo jak wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje i mieszkańcy chcą skorzystać z propozycji złożonych przez miasto. Dobra, mój przyjacielu byłeś mi naprawdę bliski. Mój stary kumplu byłeś dla mnie jak brat. Pamiętam czasy, gdy nie znałem smaku whisky. Nie znałeś smaku whisky tak jak ja. Czy to ten hajs nas podzielił? Ciężko stwierdzić. Na pewno łączył nas hajsu brat. Sprzedaliśmy wszystkie butelki i to nie po dyski.
żeby napalić ten kolejny raz. Nie mieliśmy nic prócz kilku zdartych ciuchów i płyt i ruszaliśmy w party. Twoja gitara grała, z tym nie spał cały blok. To było nasze życie, dzięki rock bro. Nie czuję sentymentów, powiem szczerze, wszystko przeleciało nam przez palce. Może tak lepiej, chyba wszystko przez to sajdów. Ale życie, które pokazuje nam, że tylko hajs liczy się. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój stary kumplu, przypomnij sobie mnie. Nasze osiedla już nie są dla nas wszystkim. Nasze kobiety i dzieci już nie widują się. Każdy z tych miejsc jest ułożone tematycznie. Słupiec jest stricte pod młodzież. Duża impreza hip-hopowa z gwiazdami z pierwszej półki polskiego hip-hopu. Frekwencja zapewne będzie bardzo duża. Nowa Ruda tradycyjnie z naszym rynkiem takim poetyckim, na który już zaprosiliśmy Grzegorza Turnała, pana Dałkrzewicza, potwierdził, co jest rewelacją, na dwie strony granicy swój udział Jaromir Nochawica. Także na rynku tradycyjnie Międzynarodowy Festiwal Folkloru z Paragwajem, z Serbią, z Węgrami, z polskimi zespołami. Także zrobimy jedną z imprez w dzielnicy Drogosław, wespół ze szkołą w Drogosławiu. Super, cieszę się, że rozdzielili to na trzy części. Dla młodszych, starszych. Każde pokolenie może się bawić i sądzę, że jest to super rozwiązanie. I liczę, że w moim mieście to samo zrobią. Mega fajnie, dobra petarda, więc jest kilka b-boi, więc jest dobry klimat i fajnie się napędza cała ta zajawa, więc całkiem dobry vibe. Wymarzony repertuar, jeszcze lepszy klimat i cudowna pogoda przyczyniła się do tego, aby hip-hopowe dni miasta przeszły do historii w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu.